Cześć! Tutaj nagier. Wierzchem bez barier, witamy z wrocławskiego toru wyścigów konnych Partynice. Dziś porozmawiamy o tym, o takich społecznych aspektach hipoterapii i jazdy konno, bo tak jak wcześniej zapowiedzieliśmy, Terenia poniekąd była inspiracją do tego, żeby zorganizować tą naszą akcję na rzecz innych osób, które chciałyby jeździć konno, uczestniczyć w hipoterapii, a nie mogą. No i ja bym chciał też uzasadnić, dlaczego to jest takie ciekawe, fajne i interesujące, nie tylko ze względów terapeutycznych, rehabilitacyjnych. To, co jest niesamowite u Tereski, to jest to, że to jest dla niej taki przeskok do totalnej normalności. Ona robi coś, co jest normalne i zarezerwowane tylko dla zdrowych osób. Tata, koi sieno na szczepa, cia, stokana, posiepy, luchu. Czyta książki, ogląda filmy, interesuje się końmi, zabiega o to, żeby też jej ubiór był taki jak typowej Amazonki, typowego jeźdźca. Bardzo dużo na ten temat rozmawiamy z Tereską i właśnie jakby to wszystko składa się na tą wielką pasję, jaką jest jazda konna dla Tereni. A czym dla Was jest ta jazda konna? Jazda konna to jest przede wszystkim może nie na tyle pasja, co już jakiś większy styl życia. I przede wszystkim jazda konna to nie jest tylko wsiadanie na konia, wykonywanie pracy, zsiadanie z tego konia, tylko to też jest ogromna przyjaźń, uczenie się nowych rzeczy, spędzanie czasu z niesamowitymi ludźmi i nabieranie naprawdę pozytywnej energii. Zgadzam się w 100%, nawet w 200%. Właśnie mamy tutaj dzisiaj panią praktykantkę, która studiuje pedagogikę specjalną, pisze pracę magisterską i od drugi już tydzień uczestniczy w naszych zajęciach w weekendy. Także zapraszamy do wypowiedzi. Jakie wrażenia? Te pierwsze chwile, pierwsze godziny, jakie wrażenia? Dla mnie w ogóle kontakt z koniem i całe to zajmowanie się nim jest poczuciem takiej wolności, poczucia pięknego kontaktu, który widać między jeźdźcem a koniem. W tym wypadku między Terenią a Brandim widać ten wspaniały kontakt, który jest między nimi. On się pięknie dostosowuje do wszystkiego, jak ma iść, widać tą po prostu tą energię, ale tak dla mnie jest to naprawdę poczucie pięknej wolności, kiedy nawet ten koń idzie. Nie ocenia. Nie ocenia, jest opiekuńczy. Opiekuńczy, tak. Traktuje wszystkich na równi. Nie ma kogoś gorszego, lepszego, słabszego, silniejszego. Wszystkich traktuje tak samo i tak samo patrzy na wszystkich, więc... To jest chyba ta magia taka, tak, prawda? To jest ta która magia. Po prostu pochłania wszystkich bez reszty. Dokładnie. To tak, jest tak. Coś, co poczują wszyscy, którzy naprawdę spędzą czas z koniem, nawet 5 minut. Dokładnie. W jeździectwie jest taka zasada, że jak raz się wsiądzie na konia, to już się później nie chce zsiadać. Tak, mamy jest przykład. Prawdopodobieństwo. Tak, mamy przykład ewidentny. Ale u Tereni jest jeszcze dodatkowy aspekt, bo ona wydaje mi się, że nabrała tutaj wielkiej pewności siebie, bo od kiedy się znamy, od kilku miesięcy, ma coraz większą pewność siebie i takie poczucie sprawczości. I to jest w ogóle w jej przypadku chyba najważniejsze. To, że ona może tym koniem kierować, może zarządzić, gdzie jedziemy, może wymyśleć sobie, jak będą wyglądały zajęcia tak naprawdę. Czy ona chce go dzisiaj wyczyścić, nakarmić, pójść do tego konia, do tamtego. My jesteśmy tutaj dla niej, a jakby nie zarządzamy tym. Właśnie to jest ten aspekt taki. Dzisiaj rozmawiałyśmy z Patrycją,
o tym, że ja tą hipoterapię prowadzę w taki bardzo miękki sposób, taki psychopedagogiczny właśnie, że nie cisnę dzieci, żeby robiły ćwiczenia różne, klamerki zapinały na grzywach, jakieś obłożone torbami, robiły jakieś dziwne rzeczy, tylko właśnie sam kontakt z koniem, to poczucie sprawczości, to, że one mogą się rozwijać we własnym rytmie. I to chyba jest super ważne. Te wszystkie bodźce, bo to jest mnóstwo bodźców, o których razem wymieniliśmy teraz, tak? To chyba te wszystkie bodźce sprawiają właśnie, że znowu, tak? Podkreślmy to, że to jest taka niesamowita rzecz, niesamowita historia się dzieje w ogóle z człowiekiem, z jego tutaj takim potencjalnym rozwojem. Ale trzeba mu dać swobodę do rozwoju, tak? Bo to jest to, bo my możemy tak zarządzić zajęciami, że nie będą one atrakcyjne dla tego kogoś. Dlatego dla bez konia barier. Również. Dlatego jest bez barier. Właśnie o to chodzi. Tak. Bo ta idea ma być taka, że te dzieci tak naprawdę nas inspirują i one przejmują trochę inicjatywę. I o to chodzi. Bo przecież nie zrobimy niczego, co jest niebezpieczne dla nich. Bo to nie o to chodzi. Mamy nad tym kontrolę. Ale żeby przejęły inicjatywę, gdzie chcą jechać, w jaki sposób, czy dzisiaj chcą jeździć w ogóle, czy nie. Żeby to jest to poczucie, one wychodzą z tym, czy to zdrowe dzieci, czy takie jak Terenia, wychodzą z takim poczuciem, że one jednak, okej, to jest, ta niedziela jest dla nich, czy ten dzień konkretny. No to co, ta niedziela też jest... Ta niedziela jest dla nas i właśnie dokładnie. Wybieramy się na wspaniałą przejażdżkę. Zapraszamy. Zapraszamy. Chcesz usiąść w siodle? Tak? Żaden problem. Masz tak w banku. Trzeba było mówić. No i jasne, zorganizujemy to. Na następny raz już. Co ty na to? Okej? Okay? Dobra.